roku. Jesteśmy w Tel Awiwie na Pride Parade. Jak widzicie, jest mnóstwo ludzi, jest gorąco, atmosfera jest niesamowita. I taka krótka historia, jeżeli chodzi o Pride w Izraelu. Pierwszy event, który można nazwać Pride, odbył się na Kikar Rabin w 1979 roku. Pierwsza Pride Parade w Izraelu odbyła się w 1993 roku. Parady w Izraelu odbywają się też w Jerozolimie, Hajfie lub Berszewie. Oczywiście są trochę mniejsze, ale też jest bardzo pozytywnie. W ogóle cały czerwiec w Izraelu jest pod znakiem Pride i wszystkie sklepy, kafejki, małe biznesy są obklejone właśnie w tęczowe flagi i jest naprawdę bardzo kolorowo. Oczywiście miasto też jest udekorowane flagami. To co? Lecimy, pokażę Wam, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. Już widzę, tam z tyłu jest jedna duża impreza, po całej plaży jest impreza. Także mam nadzieję, że nie zemdlejemy przez to, że jest gorąco, bo jest chyba ze 40 stopni. I zaczynamy. Chodźcie ze mną. Thank you.
Jak widzieliście, impreza jest dość duża, pomimo tego, że nie ma żadnych turystów w tym momencie w Izraelu. No, w porównaniu do wcześniejszych lat oczywiście było troszeczkę mniej, ale udało nam się, jak widzieliście, uchwycić też platformę. No i teraz jest impreza na plaży, są koncerty i chyba spakujemy po prostu aparat i dołączymy do imprez. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli ten film Wam się spodobał, bardzo proszę kliknijcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie też mój kanał, jeżeli ten film Wam się spodobał i kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Możecie też mnie odwiedzić na moich innych social mediach. Jestem m.in. na Facebooku, TikToku i na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać troszeczkę częściej. W komentarzach na dole bardzo proszę zostawcie mi wiadomość, czy byliście kiedykolwiek na Pride Parade w Tel Awiwie albo w jakimś innym mieście i jak Wam się podobało. Na razie dziękuję Wam i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!